Nazywam się Polasza Franiec i jestem studentką pierwszego roku studiów magisterskich na specjalizacji społeczeństwo cyfrowe. Jak rozpoczęła się moja przygoda z IS? Więc długo myślałam, jakie studia wybrać. Wcześniej studiowałam zarządzanie kulturą i mediami i przeglądając, jakie studia są do wyboru na UJ-cie, jakoś tak od początku ta socjologia mnie gdzieś tam kusiła, tak trochę nie wiedziałam czemu. I też, szczerze mówiąc, na początku myśląc o socjologii, nawet do końca nie wiedziałam, czym ona jest. Po prostu wydawała mi się czymś takim bardzo, no, po prostu związanym z ludźmi, a ludzie zawsze mnie interesowali. I jakoś tak gdzieś intuicyjnie tak naprawdę czułam, że to może być kierunek dla mnie. A jeszcze to, że studia są w centrum, to był dodatkowy atut. O czym są Twoje studia i jakieś przykładowe przedmioty, ulubione, najważniejsze? Moja sytuacja na tych studiach jest o tyle specyficzna, że jestem pierwszym rocznikiem na specjalizacji społeczeństwo cyfrowe. Jesteśmy trochę eksperymentem jak na razie, dlatego dużo naszych przedmiotów się odbywa po raz pierwszy. I przez to też myślę, one są bardzo często takie dość innowacyjne, dość nietypowe. I często są bardzo na bieżąco podążające za tym, co się dzieje na świecie. I jedne z takich najciekawszych, myślę, przedmiotów to są te dotyczące sztucznej inteligencji, które dosłownie są aktualizowane z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. I gdzieś tam analizujemy to, jak się zmienia ten właśnie świat sztucznej inteligencji i w ogóle rozwój technologii. I tak, i omawiamy właśnie, jak to może wpływać na nas, na przyszłość i uwzględniamy różne aspekty etyczne, właśnie socjologiczne i to mi się wydaje bardzo, bardzo ciekawe. Jak widzisz swój dalszy rozwój naukowy i zawodowy? To jest dla mnie dosyć trudne pytanie i nie mam takiej prostej odpowiedzi. Myślę też, że jak sporo z moich znajomych jesteśmy dosyć zagubieni, ale te studia dały mi pewną jakąś taką pewność, że sobie poradzę, tak myślę. Jeszcze do tego dochodzi to, że starałam się zawsze też działać w organizacjach studenckich. Byłam członkinią All in UJ-u, więc organizowałam różne wydarzenia i gdzieś tam wiedza z tych studiów też dodatkowo, mam wrażenie, sprawia, że czuję się jakoś tak pewnie ze swoją wiedzą i z moimi kompetencjami społecznymi, więc nie wiem jeszcze, co będę robić, ale mam nadzieję, że na pewno, jestem pewna, że wykorzystam tą wiedzę w przyszłości. Co najbardziej Cię zaskoczyło na studiach? Myślę, że mimo wszystko, mimo że gdzieś tam byłam świadoma, że tak może być, najbardziej mnie zaskoczył taki luz, który jest bardzo przyjemny i też mi osobiście bardzo sprzyja jakoś mojemu rozwojowi, bo jednak był duży przeskok pomiędzy liceum, gdzie wszystko było takie od linijki, od dzwonka do dzwonka, gdzie był taki duży dystans pomiędzy nauczycielem a uczniem zazwyczaj, a na studiach, mimo że wydawać by się mogło, że może być jeszcze poważniej, to często jest właśnie wręcz odwrotnie i czuję się dzięki temu dużo swobodniej rozmawiając z prowadzącymi. Właśnie to, że często zajęcia są bardzo nastawione na dyskusje, że nie są prowadzone aż tak wedle ściśle ustalonego harmonogramu i można jakoś tak bardziej być sobą w tym wszystkim i częściej można wyrażać rzeczywiście swoje zdanie, co jest bardzo cenne i bardzo ważne dla mnie. Co możesz powiedzieć o atmosferze studiowania w Instytucie Socjologii? Więc w sumie mogę powiedzieć same dobre rzeczy, bo atmosfera tutaj w IS to jest jedna z najlepszych rzeczy, jakie mnie tutaj spotkały i jakie też mnie bardzo zaskoczyły, że jest tutaj bardzo, bardzo domowo, bardzo tak, ja się czuję bardzo komfortowo przez to, że też samo miejsce jest takie bardzo sprzyjające tworzenia się relacji międzyludzkich i to, że wszystko odbywa się w starym, bardzo ładnym budynku, że mamy ładny dziedziniec, jak widać. Ta przestrzeń tworzy, myślę, bardzo atmosferę, która jest właśnie taka przytulna. Co rozwinęły w Tobie studia? Myślę, że przede wszystkim dały mi dużo pewności siebie. Czuję się dużo jakoś tak śmielej, żeby wyrażać swoje zdanie, żeby podchodzić do ludzi, żeby poznawać ich i gdzieś tam zaspokajać tą moją taką ciekawość świata tak w taki sposób aktywny, a nie tylko przyglądając się z boku. I to jest dla mnie najcenniejsze, myślę. Komu polecisz taki kierunek? Powiedziałabym, że wszystkim, ale myślę, że przede wszystkim
ludziom, którzy nie do końca wiedzą, co chcą zrobić, bo ja byłam taką osobą i trochę wciąż jestem. I myślę, że socjologia jest takim kierunkiem, który pozwala poznać siebie, jakoś zainteresować się światem, zainteresować się ludźmi, jakoś sobie otworzyć różne możliwości rozwoju i może niekoniecznie tylko właśnie myśląc o zawodzie i o pracy, tylko właśnie o tym takim rozwoju wewnętrznym i właśnie rozwoju siebie jako osoby w społeczeństwie.